Witam, prawda? Witam, prawda? Trzeci etap głębokie zejścia po raz pierwszy dla mnie. Ja też o. Dużo nie zrobiłem, dopiero 5, więc... Pięć w tych wszystkich? No to jest dopiero szósty, nie, całych. Oczywiście udanych, bo nie mówię o tych nieskutecznych, bo próbowałem. A próbowałeś elitarne? Coś mówiłeś? Tak, próbowałem. Jedno było takie, że się nie dało, no nie daliśmy rady go zrobić, bo z trzema drużynami, ale trudno. A te drugie za pierwszym razem, co było po tygodniu zaksytowane. To nam się udało od razu. Kurwa, przejechałem. To było tak hardkorowe, że... To jak się respił już tak, wiesz, że do ciebie napierdalały rośliny? Na sarcie, nie? Bez niczego. I jeszcze drony się spawnowały. No to już było trochę przesada. To jeszcze coś jeszcze jest pozostawione. Także gierka, jak widzimy, jest ciekawa sama w sobie i zabawna i w ogóle, a może być coraz ciekawiej tak naprawdę. W zasadzie wystarczy też, że zbierzecie ekipę czterech osób i się będziecie bawić, to będzie już inaczej, bo każdy będzie odgrywał swoją rolę i będziecie się uzupełniać nawzajem. Wystarczy zmienić klasę, bo na pewno wiele mi się podoba ten, jak na przykład, no w zasadzie wszystko. Jak można sobie na przykład drillerem zajebiście tunele robić bez problemu. Jakieś kurde linki, nie linki. Zajebiozę. Te pancerniki już, tak? Tak. Musimy im porówno po życie zabierać, inaczej. Za mocno tego jednego klepiemy, tego drugiego trzeba. Gdzie on jest, pytam. Jest tu, widzę go. Ajajaj, będę się lepiej robić. No, trochę szkoda mu w niego, nie? Bo on się bardzo twój wyleczył. No w sumie tak. Widzisz? Można się też podzielić, ja tutaj będę napieprzał, żeby mi się nie mylili, nie? Chociaż nie, one się chowają, nie? Się chowają, to jest chyba na... Potem chuj wie, który to który. I tego mocno już kupiłem. Ten jest ten drugi. Zlepnąłem trochę tego drugiego. Żeby się tak mocno nie wyhealowałem. No i tak się wyleczył dosyć... On mi pierdolnął, ja chyba ginę. Jak mnie wystrzeliło. Ja chyba ginę. On zginął. Podniosłem się. Dzięki. Zabiję tego drugiego skurwiela, żeby on się nie wyleczył. Temu chyba zabił go z kilofa. Ostatni cios za to. Dobra. No i rafineria. A to jest akurat łatwe. To już jest formalność. Pojeżdżę są. Incoming swarm. Show them your dwarves.
Like honey, jak miodek. Ale bym się tak miodą. Miód zajebisty, uwielbiam. Ostatnio widziałem, że zaczęli robić te coraz chętniej płatki bez cukru. Coraz więcej tych firm. No. Dobrze, bo tam jest chuj cukru, nie? Chuj. Tam chyba 77 gramów na całą paczkę, czy nawet więcej. Bo nawet więcej. Byłem mały, to jadłem sobie to z mlekiem. No, ale najlepsze są takie, wiesz, te... Nie wiem, czy kiedyś jadłeś takie poduszki z nadzieniem w środku. O Boże! To są najlepsze, kurwa, no, ale mi przypomniałeś teraz. Ale one są te, one nawet chyba w Polsce, nie wiem czy nie... Pamiętam, takie niebieskie są. Bardzo dobre, orzechowe. O, orzechowe, no. Centralne, to są te. Wiem, że są. Wiem, że w Aldiku na pewno są. U nas w Polsce, ale to nie jest nawet w Polsce produkowane, to właśnie nie wiem czy... Najlepsze z ten z nadzieniem są, no. Znaczy mleko z tego jest takie trochę wujowe, bo one mają taki, nie wiem jak to nazwać, one mają takie, kurde, nie... Ta zewnętrzna warstwa jest taka pruszkowana, nie wiem jak to nazwać i ten... No, robi się chyba z tego taka papka, jeśli dobrze pamiętam i... No, właśnie. To jest takie średnie, ale... Ale same płatki... Smaku zaj... ten jest, kurwa. Same płatki są zajebiste. A, nie wspomniałeś, to tu bym wpierdalał po prostu. Często w ogóle twoi rodzice wysyłają paczki, jak już coś... Przez jakiego kuriera, wiesz? Nie wiem. Nie wiesz. Nie wiem. Chyba normalnie, pocztą. A serio, pocztą? No. No moja mama swojego czasu na poczcie przez kilka lat pracowała, to myślę, że wybrała najlepszą opcję, chyba najtańszą najprawdopodobniej, bo to jest, wiesz, ważna, nie? Tam pewnie jest... O, akurat zagraniczne. Nie robi jej różnicy, czy będę czekał tydzień czy trzy dni, raczej wybierze taką najbardziej zbalansowaną opcję, jak już coś wysyła. Zaraz zrobię to. No to jeszcze mam. A ta misja zdecydowanie łatwiejsza niż tam przed. No. Tak już na koniec trochę relaksu. Niby to jest najtrudniejszy etap, bo tak powinno być, ale... Shield charged and ready. Pipeline functional again. However, we still have malfunctioned in the system. Did a shitty job. The extraction of liquid morkite is running again. Keep up the good work. Ale dawno nie wysyłali paczki, niedawno niczego nie chciałem. Znaczy już listę robiłem w zasadzie rzeczy, ale jakoś tak wyszło, że nie wiem, że nic nie wysłałem. Co chciałem? Snickers. No. Chciałem. All objectives completed. Return to the refinery and start off the pump sequence. O, namierzać się te rakiety. We're sending in the drop pod to get you out. Hang tight. No, mamy wziąć jeden zrzut i tak normalnie takie... Wyjątkowo.
Gdzie jest ten? O, tu jest. Pierdolamy, jak ty to zawsze mówisz. No, chociaż już bez takiego stresu. O, to jakoś tak łatwiej. Dużo łatwiej niż było tam. Rock and roll! Ukończono głębokie zejście. Pierwsze głębokie zejście w karierze. Elitarne to dopiero by było, jakbyśmy nam się udało zrobić. No, widzicie, dostaje się różne bzdaciki za to. Dużo ekspo. Zaraz pewnie nam się pokaże. Pokażę. Nowe akcesoria. Sorry. Nie wiem, kto no, się opisze. No masz kuźni do wykucia coś, bo zdobyłeś jakieś fazy. I tak. Gotowe do wykucia. To by było. Szukamy dla mnie. Na razie jest tylko ten pistolet. Tu mamy na przykład narzędzie destrukcji, zestaw malowania broni. Zestaw skórek, narzędzie destrukcji dla wszystkich broni. No nie, takie coś. On też. Automatyczne rzeczy też. Wąsy nie, w ogóle, nie? Nie, no tylko walczuki. Tylko że wiadomo, jak gracie, to pewnie będziecie grali różnymi klasami, więc dla różnych klas tutaj ewidentnie są rzeczy. Tak, jeszcze pamiętajcie, że wiecie, nie ma tych overclocków, ale dlatego dostajecie pusty rdzeń, gdzie w trakcie misji możecie sobie wybrać po prostu stricte co chcecie, tak? Czyli no, jak chcecie overclock, to bierzecie overclock, jak rzecz kosmetyczną, to kosmetyczną. Oczywiście overclocki potem są losowe, zależy co tam akurat gra wylosuje, ale generalnie to nie jest takie totalnie losowe, no jakiś tam wpływ gracze mają na ten wybór. Na pewno masz zadanie do wzięcia. Tutaj na poziom 5, tak, bo wbiłeś 10 poziom rangi. Tu jeszcze, nie. Tutaj masz na zadań? Poziom, tak, 5 poziom zagrożenia. Jest, przebij się przez rdzeń, to całe zadanie nowe. Ale żeby je dostać, to musimy zrobić 2, 4, 6, 8, 9 jakiś inny zadań. A na 5 stopień to ile musisz zrobić? Zabójczy 3, to można, tak, nie? To można, no. No to będzie to, pokażemy Elite Deep Dive'a i myślę, że to będzie koniec pierwszego sezonu. A to przebijanie się przez rdzeń? No to jest to co już było, to co miałeś, tak jakby... Pokazywaliśmy już zadania z tego w każdym razie, a nic nowego nie będzie. Chyba overclocka dostajesz też za to, jak się nie mylę. Ciekawe, jaką misję wylosowało. Zobaczmy, co tutaj masz. Plaga Maktery. To tak na zakończenie zrobimy na publiczny. Możesz tu dać na 4 poziomie zagrożenia nawet. Zachmurzona dziupła. Eliminacja akurat. No to jest, damy publiczny. 4 poziom. I ciach. Zobaczmy, czy jest jakieś piwko fajne. Ja się napiję. A w sumie nie ma żadnego rewelacyjnego. Możemy wziąć jakiegoś, no nie wiem. A dobra. To złupywa czaszek. Burza na szczęście przeminęła u mnie. Tak jak Joe powiedział, przeszła bokiem. No,
miał podwójną presję. A jakiś koleś też widzę, że dużo grał na inżynierze, bo ma złoty ten. Ktoś się dołącza. Inżynier, inżynier, zwiadowca. Będą między sobą konkurować, kto będzie lepszym inżynierem. Założę się. Będzie tam, będzie micromanaging, nie? Że kurwa ten turret, który będzie postawiony przez tego jednego sekundę wcześniej. Tak będą ze sobą konkurować. Zawsze tak jest. Jak jest dwóch tej samej klasy. Tak jak w strategiach, nie? Że jak czasami widzisz Age of Empires, jak omijają. Jak grają, to czasami jest tak, że można tymi jednostkami tak się poruszać, że między pociskami. To jest katapult albo z czegoś, to widziałem. Taki micromanaging. No, no, ci to są i te skróty klawiszowe, ja pierdolę. Rozkminione. O, jest ten robot. Zajebany go. Platform up. Perma enor. Tu gdzieś było, jak się przekupiemy, to zaraz w sumie jają już. O. No spoko. Trochę surowców różnych. Idą robale. Teraz idziemy, a tam gdzie to jest nowa. A to chyba źle kopiesz coś. No, gdzie to kurwa jest? Jest. O, jest. O, chyba jebłem, to powiem. O, kurwa. O, stary. Co tu jest w ogóle? Ja pierdolę, co tam się dzieje w ogóle? Co to są za zielone gówno? Promieniowanie zostawiam, uważam. Aaaa! Stary, zginąłem od tego ciuszu. Co tam się dzieje, nie wiem, na dole. Zobaczyłem, ile tam jest ropali. Ja zaraz padnę. Uwaga. Toksyczne plujce są. O kurwa, ale dostał shota. Ale... Ja pierdolę, no. Co się w ogóle dzieje? Ty, ja sam ginę zaraz. Te plujce z daleka napierdalają, uwaga. O, no, 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 widzę. O, dobra. Uwaga! Trzeba oczyścić ten teren trochę, no. Ja pierdolę. Co tu się dzieje? Ach. Znowu któryś pluje tu, słyszę. Gdzieś tam były dwa chyba, no. Punch
the guy in RNG who programmed Molly. O, będzie event. Widzę. Aaaa! Dobra, żyję. Myślałem, że ktoś tą pijawkę już załatwił. Jest ten czas, ale widzę, że nie. Wcale. To znowu, ten zginął. Znowu ktoś zginął. Czemu tam poszedł w ogóle? Heavy. No, kurwa, na własne życzenie zginął. A on tam jest. To ja pójdę po niego, bo szybciej tam dojdę. No, kurwa, zrobił ten Devin. Poszedł sobie w drugą stronę i chodź. No nie no, co za idiota, nie? Przecież tu jest tyle robali. Co za idiota, nie? No kurwa, powodzenia teraz, co tam sieć. Chciał być Rambo. Teraz tam powinien, całą misję tam powinien siedzieć. Idiota za to. Trzeba dlatego pamiętać stare przysłowie mędrców. Kurwa, nie napisał, że licz jest, nie? Też zginę. Ja pierdzielę. Trzeba pamiętać stare przysłowie mędrców. Ryj swój z ziemi będziesz zbierać, więc nie zgrywaj bohatera. Idę do was. No podnieś mnie, bo ja uciekłem na żelaznej woli. Niech se debil tam kurwa leży. Nie, nie masz co tam iść, bo tam jest po prostu... Z ciekawości. Znaczy, może w sumie iść, chodź. Tylko, że tam jest pijawka na tym, a on kurwa debil zamiast napisać, że go pijawka zabiła. To nic. No cześć. Normalnie się pisze, nie? Licz na przykład i tyle. Przynajmniej wiadomo, że... Trzeba na pijawkę uważać, a on nic. Pułapka, pijawka. Wow, 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 złapała mnie. Jeszcze był najebany. Nie wiem co. Wszyscy tacy pogryzieni, kurde. No, tacy zaorani totalnie. Może jakiś zrzut? Można było przestać. W sumie. Może tutaj nawet? I tam jest droga do trzeciego jaja. O, w ten powie znowu. Gdzie on jest, kurwa? A spadł. Bo można zaczynać, nie? Oho, wybuchacz. Oho. Oho. Będzie boom. Zajebał tego znowu. Debila. I odpalamy, chuj tam. Bum, bum i bum. A te... Dawaj, odpalimy wszystkie, jakie są i chuj, i po prostu wiesz, jebać tam, nie? Będą ginąć typy, to trudno, nauczą się może grać. Albo my się nauczymy. Albo my się nauczymy. Ja nie widzę nawet drugiego, nawet ja bym chciał odpalić. Nie, to ja są w innych pomieszczeniach wszystko. Nie? Do drugiego trzeba napierdalać, bo zaraz wyleczę.
Muszę lecz. Co się ze mną stało? Almost dead. Nie. Dobra, ale damage teraz wleciał, kiedy się kurde wyleczył. Teraz się będę leczyć. Idą jeszcze wybuchacza mała. O. Tego można podnieść, bo ten to chociaż jest ogarnięty. Ten drugi to taki jakiś... Bo moja, to jest moja kolej. Jeszcze teraz ty, Joe, to co stałeś? No zara. Zara padnę spod. Ja też kurwa zaraz nie. To mnie wypadnie. A Joe, nie wszystkich naraz, wszystkich. A tu z dwoma. Ledwo co. Dobrze, właśnie był śmieszny. Chujnie udałoby się też było śmieszny. Ten będzie mieć Enrage'o. No już dostał. Padłem. Padłem. Na ryj. Uj, tam bierzemy zrzut, bo... Lipa, jak nie wiem. Staliśmy w pierdol. No i do jednego ja chyba trzeba się przykopać, a drugie było w tym pierwszym pomieszczeniu, gdzie ten, że tak trochę walczyliśmy. Ten, gdyby nie ten inżynier, który uciekł, to... Poszedłem tam z nim znowu teraz, bo poszedł. On poszedł w drugą stronę? Nie. Poszedł do trzeciego pomieszczenia. To dobrze, to chociaż idzie z nami. Muszę oczyścić arenę. Bo tam jest. Uwaga. Uwaga na piątkę. Zawka, pijawka. Kogoś tam gryzą te małe kurwiszki. Zawsze mnie to śmieszy, jak on tak... I na, za chwilę patrzy, kurwa, życia nie może. No. Ja pierdolę. Kurwa, co to? Wszystko na zielono się świeci. Dajcie pograć. Ostatnio mi takie zajebiste hot dogi wychodzą. Ja pierdolę, to już będzie chyba szczyt.
Chociaż jeszcze nie, tego sosu jednego mi brakuje. To już był totalny szczyt. Nie no, kto to odpalił? Teraz. Kurwa. O, sorry. Niezebrane rzeczy, a oni się kurwa odpalają. Co za... jest. Jeszcze nawet robale nie pozabijone, bo widzę, że tam jeszcze jeden to pierdol. Idzie do mnie też, żeby było śmiesznie. A tutaj ślepy zaułek, żeby było jeszcze śmiesznie. Ja pierdolę, co to się dzieje. Płaczę. Dobra, rozwaliłem dwa te. Dupę otworzę za coś. Kurwa, uciekł. Dupę mu! Skillofa go napierdalam, nie? To było moje, to był mój szczyt. Ale on ma jeszcze też jakiś limit damage'u, że... Nie weźmiesz mu całego życia tak po prostu. No, czaj. Nawet jakbyśmy się skupili bardzo na damage'u, to nie muszą. Chyba trzy fazy muszą być minimum. To jest zrozumiałe, no można to zrozumieć. Tak. Że twórcy nie chcą ułatwiać za bardzo tego. Światek tu od razu zbiorę. O, na te miny trzeba uważać, bo widzę, że koleś tak te miny porozrzucał, żeby nas czasami friendly fire, nie? Oj, chyba padnę. O, muszą być minimum 3 fazy. Ale to znaczy, że i tak maksymalny damage wcisnęliśmy, jak się da. Idą robaczki. Kurwa. Jakiś radioaktywny shit. O, te kamienie. Chyba je można zniszczyć też. O kurwa. Patrz jak się na mnie skurwie. Idą te. Wow. Patrz jak za mną biegnie. Ten kurde pistolet też, takie moje zdanie, nie? Jak on się tak długo ładuje, to powinno być tak chyba, że jak już trafisz naprawdę dobrze, to powinno w jednym strzałem zabijać. To by większą satysfakcję dawało na pewno. A to by to za mocne było w takim wypadku. No, ale on się zawsze tak ładuje, wiesz, kurde. No, może ta. Dobra, widzę, że daliśmy radę. Jeszcze jeden. No ten jeden to na samym początku, bo tu niedaleko jest w sumie. W sumie można się przekopać ten. Lighting!
jeszcze event widziałem, że gdzieś był. No, właśnie gdzieś tu jest. Wrócimy z eventem. The comms router before it self-destructs and kills everything in the area. Quickly! Supply pod launched. Better stand back. Ah! Resupply arrived. Go restock. Think you could kill me? Well, think again. Ci idioci to zanim zamiast zrobić ten event, to by kurwa odpalili tego, nie? Na życie. No, możliwe. Znaczy może nie ten, jeden jest spoko, ale ten drugi idiota to... Ja tu ginę, mamo. Kurwa, mam nic życia, nic. A gdzie jest ten drugi? To jest, a tu jest, kurwa. Ja to ja nawet jakbym chciał, to nie zrobię. Nie wejdę tam. Nie mam jak, muszę przeczekać. Ja idę po zrzut, bo kurwa, nie mam życia już. Jest. Ci na nas też obrazili chyba. Nie chcą tu przyjść. Chuj im w dupę. Tam sobie to zrobię. Jakbyś mnie przed robalami obronił, to by było spoko. Stanął się. Ale jest próbą czasem. Sami też byśmy to zrobili. Dwójkę. Tak się robi, kurwa, event w dwóch. A nie, przyszli. Niestety na górze. Obrazili się. The router is powering down. Well done. Collect the data cell and get on with your mission. Lock and loaded. Może jakieś kratki przy sobie? Coś mogę mieć. No dobra, może. Zależy, ile byś chciał. No potrzebne 4, 4 są potrzebne. Zabrzmiało, jakbyś chciał ode mnie kupić marihuaninę jakąś, coś. Nie, masz to nie kwiatki przy sobie. O nie, to by nie były kwiatki. No to nie. To było coś więcej niż kwiatki. Ale to jest dziwne, nie? Że w sensie marihuana jest tak bardzo zabroniona, a przecież na tych ludzi z Parkinsonem tak im to bardzo pomaga. Ten marihuana. No, to jest dziwne, że jest tak bardzo zabroniona, a nie jest też tak szkodliwa w sumie. Znaczy jest jak wszystko w zbyt dużych ilościach, ale nie jest aż tak. Tam nawet są wykresy. Uzależnienie i szkodliwość, no nie? No i tam wiesz, jest... Bardzo, bardzo dużo rzeczy, które bardziej są uzależniające i szkodliwe, nie? A niektóre z nich są legalne. Ale dziwię się, że medycznie po prostu nie można, ten, skoro mówię, ci ludzie z Parkinsona, jak idzie jak gościa, nie wiem, 5 minutach to jakby był nowy człowiek, nie? Po zapaleniu marihuany. Dobra, chyba możemy odpalać, tak? Chyba tak. We are unbreakable. I don't want to see what comes out when it's done cooking. O, to jedziemy, no, tyle. Ten chociaż jest prosty w swojej konstrukcji. Ale też nieźle napierdala. No właśnie. O, wow. Ja też nie. Ja też. Oj! Tarcza. A ten sobie odpalił żelazną wolę. To. O!
mówię, to nieźle napierdala, nie? Macie chwilę oddechu, chłopaki, by przyszedł do mnie. Widzę, widzę, zawsze strzelam tam na niego, kurde. Zostaję teraz damage'ą mocno. Kurwa, platformy tych inżynierów, to zamiast pomagać, to jeszcze bardziej przeszkadzają. Bo blokują drogę. Uwaga, atak. Został z przodem. Ginie, 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 ginie. No, no spoko, spoko. Nie licząc tego debila, tego jednego. A już nacisnął. Tego. Drop pod has arrived. The mule has been called back. Drop pod departing in T-minus 5 minutes. Dawaj, nie wpuścimy go. A to przez blokadę. O, fajnie sobie wygraliśmy, poszczelaliśmy. Moli się opierdala jak zwykle. Zero to będzie. Wow, to mogło być trochę później. Rockin' Stone! Rockin' Stone! Rockin' Stone like there's no... Widać, że taki wychudzony, to się nie ma co dziwić, że tak umiera. Musi więcej hot dogów. Zobaczymy teraz, jako który inżynier był lepszy. Coś podejrzewam, że jednak ten umierający to nie, nie. Ale... Chwila prawdy? 21 do 147, no bo faktycznie. Zabawa przednia, to jeszcze zostało nam troszkę do pokazania i będziemy się powoli zbliżali do końca tego sezonu. Oczywiście musicie koniecznie dać znać w komentarzach, jak tylko będziecie mieli okazję, co do tego. No, że chcecie, prawda, następnego sezonu w postaci innej klasy do pokazania i pewnie może jakieś coś jeszcze dorzucą. Ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze zobaczymy się w następnych odcinkach. Na razie. Na razie.